Witajcie drodzy kochani, pozdrawiam tutaj Was z Lasu Kołobielska. Jest tu piękna natura i chciałem w dzisiejszym programie powiedzieć kilka słów o energii pranie, która jest właśnie w tych drzewach. W tych wielkich drzewach, to akurat jest dąb tutaj właśnie, w naszym polskim lesie, na południu Polski. Te dęby mają bardzo duże rezerwę prany w sobie. Pobycie przy takim dębie około 30-40 minut zaopatrzy nas, nasze pole energetyczne, dostatecznie w pranę, w tą energię chi, tak zwaną, która jest nam potrzebna do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, naszych procesów, które przebiegają wewnątrz naszego ciała, prawda? Samo poproszenie o energię takiego drzewa powoduje to, że to drzewo po prostu nam tą energię automatycznie przekaże. Tylko po prostu musimy to drzewo poprosić z miłością, z taką czystą miłością w sercu, że potrzebujemy troszeczkę pewien ułamek, pewien procent energii, którą posiada. I to drzewo po prostu nam przekaże tą energię, którą tak naprawdę potrzebujemy. To jest akurat dąb, ale chciałem Wam powiedzieć, iż mamy też w Polsce dużo drzew lipowych. Lipa ma bardzo spokojną, taką uspokajającą aurę, nie tylko ze względu na chemię, którą wydziela, ale również energię, które posiada. Także polecam Wam obejmowanie drzewa lipowego, obejmowanie brzóz, obejmowanie właśnie takich grubych drzew, dzięki którym możecie zaopatrzyć się w duże rezerwy praniczne po ciężkiej pracy, po wysiłku fizycznym, po jakimkolwiek treningu, który macie w swoim życiu. Także właśnie te drzewa są jakby rezerwuarem dobrych, pozytywnych energii pranicznych. Dodam, że prana spowoduje w nas wzmocnienie wszystkich czakr, odżywienie energią wszystkich czakr naszego organizmu, poczynając od czakry korony, która jest tutaj właśnie na naszej głowie, czakra z przodu na naszym czole, to jest czakra trzeciego oka, czakra gardła, czakra serca, czakra hara, czakra naszego brzucha i czakra seksualna. Także odżywienie tych czakr jest witalne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Służy nam to do tego, żebyśmy czuli się w takiej harmonii, żebyśmy byli, nasze siły psychiczne by były na poziomie 100%. Także musimy prosić pod takim drzewem o tą pranę, jak również o energię psychiczną, żeby to drzewo odżywiło nie tylko naszą jakby zapotrzebowanie prany, ale również, żeby odżywiło naszą psychikę. Żeby doszła ta psychika na 100%. Bo nie każda osoba w swoim życiu ma psychikę nastawioną na 100% zdrowia psychicznego. Dlatego właśnie siedzenie pod takim dębem, pod takim wielkim drzewem spowoduje to, że wasza psychika podniesie się na poziom 100%. Jeżeli macie psychikę na poziom 100%, możecie również to zbadać sobie, jeżeli ktoś posiada właściwości radiestezyjne, wahadełkiem lub różdżką, możecie wybadać, czy rzeczywiście ta psychika Wam się podniosła. Jeśli nie, możecie po prostu przymknąć oczy i poprosić z miłością, że Wasza psychika podwyższa się na 100%. Dochodzi do 100% zdrowia psychicznego. I wówczas aniołowie, najwyższa osoba Boga, dobre stworzenia, które są w innym wymiarze, dadzą Wam możliwość, żeby po prostu ta psychika doszła do Was, u Was do 100%. Także na marginesie polecam Wam również odpromienniki, które są na linku pod naszym YouTube'em. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam z Bielska i do widzenia.